Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Syberia The World Before. I kontynuujemy od miejsca, którym żeśmy zakończyli. Jesień 2005. Kate udaje się do dzielnicy antyków Wagen. Ma nadzieję znaleźć sklep, w którym sprzedano tubę na obraz, a wraz z nim nowy trop, który pozwoli jej namierzyć sobowtórkę. To był nasz ostatni cel. Przypominam, że żeśmy niestety zgubili Oscara i mamy możliwość... Oscar to ten taki, no, sztuczny robot, sztuczne zwierzątko. Mamy teraz możliwość wrócić do Millera lub udać się do schroniska. My natomiast, no, wrócimy do Millera, z tego co ja rozumiem, bo to jest jako opcjonalne tamta. A, zaczekajcie, tutaj jest, widzę, możliwość porozmawiania. Co to była za bestia? A no właśnie, co to była za bestia? Wróćmy do tego Millera, czyli do tego... sklepu z antykami. Nie, błagam, tylko nie Oscar. Ach, niech to. Dlaczego tracę wszystkich, których kocham? Czekajcie. Gdzie był ten antykwariat? Ja muszę jeszcze tutaj znaleźć. Szkoda, że tu... Nie wiem, czy tu jest mapka w końcu, czy... Wróć do Millera. Żeby tutaj dotrzeć do... No nic, spróbujemy tutaj. Tu jest zamknięta brama, tu jest taka fejka. Aha, czyli musimy pójść chyba raczej w tamtą stronę. To zobaczymy, co chcą nam powiedzieć. Trzeba to gdzieś zamknąć. O, widzę, że nie podoba im się. Co to było, do licha? To był Oscar. A ten co nam powie? Co do diabła robi tu moja miotła? No to miotłą żeśmy wypędzali Oscara. Gdzieś uciekła, tak? No z pewnością. Wszystko w porządku, Fräulein? Tak, w porządku. Czekajcie. Musimy tutaj zejść i tutaj chyba, tak? Nie, czekajcie, gdzie to było? Zgubiliśmy chyba trop. O, tam możemy pójść? Możemy, tylko że tam mamy już wyjście z tej części. To nie, to my tam nie chcemy. Chcemy wrócić do Millera. Chcemy wrócić do Millera. Tu jest takie trochę dziwne sterowanie w tej grze. Po prostu trzeba klikać myszką tam, gdzie chcemy, żeby podeszła nasza główna bohaterka, bo tą postacią akurat sterujemy teraz. No ale... sobie tam ludzie rozmawiają właśnie. I tutaj widzicie, kurczę, jest jakiś fragment budynku. No i nie możemy tam oczywiście przejść, no bo jakby inaczej. Ciężko się, mówię, tym steruje. Szkoda, że nie ma takiej, no, klawiszologii typowej WSAD. No to by było zdecydowanie, wydaje mi się, lepiej. No, może ten sposób też nie jest do końca zły, ale mnie się ciężko tym steruje w tym układzie. Czekajcie, tutaj? Tak, tutaj. Dobrze, gdzie jest... Porozmawiajmy. Jak, nie znalazł się? Nie, przepraszam, zgubiłam kulę Vorarlberga. A, nie szkodzi. I tak nikt jej nie chciał. No, zabierała tylko miejsce. Trzeba chyba zapłacić. Automaty nie fascynują już ludzi tak jak kiedyś. Pewnie tylko pani zauważy, że kula zniknęła. No, nie wiem, zaraz może to.
To naprawdę wielka strata. Nieopisana. Ale dziękuję za pomoc. Nie ma za co. Miłego dnia, Fräulein. Dziękuję, Herr Miller. Ruszam do schroniska, o którym pan mówił. Do widzenia. No nie, no trzeba było zapłacić za tego, za to. Kate. Herr Miller udzielił ci wszystkich potrzebnych informacji. A Oskar pewnie jest już daleko stąd. Lepiej idź już na ten tramwaj. Zgubiła tego robota, tą kulę i co teraz? Nie zapłaciła i no nie, nie podoba mi się ta logika tej grze. Się coś zgubi, to trzeba tą szkodę naprawić. Przecież to jest na tyle oczywiste, że no szkoda tutaj w ogóle jakiejkolwiek dyskusji. Nie wiem, co autorzy chcieli przez to powiedzieć. To nie tędy. Nie tędy? No to jak nie tędy, to może tędy? Poczekajcie, może coś tu powiedzą nam. No. Trzeba to gdzieś zamknąć. Aha, czyli powtarzają tamte teksty. Co to było do licha? Tamte teksty, co żeśmy słyszeli. Myślałem, że może coś nowego po rozmowie z Millerem, ale okazuje się, że niekoniecznie. Ojej, co za dzień! O, faktycznie, co za dzień. Dobra, chodźmy tam, Bigusiem. No dobrze, jesteśmy przy tym tramwaju chyba, bo sam już nie wiem. Nie tu chciałem, tam chciałem bardziej. No nie, tam chciałem, a ona tu przychodzi. No i jak ja mam klikać, żeby ona szła? Właśnie mówię, no z tym sterowaniem to chyba ktoś nie do końca to przemyślał. No mamy przystanek i co dalej? Dobrze, kamera nam się, widzę, obraca. Sprawdźmy. Odhaczony sklep Millera. Musimy teraz dotrzeć do schroniska czy do pensjonatu. Dalej, Kate. Weź się w garść. Musisz opuścić dzielnicę i pojechać tramwajem do górskiego schroniska. Czyli tutaj. Tak mi przykro, Oskar. No mnie też przykro, no ale cóż. Dobrze, czyli tutaj jest to schronisko i podróżujemy. Czekamy na nasz tramwaj. Odblokowane osiągnięcie antykwariusz. Dobrze. Szybko tramwaj przyjechał. Fajnie, jakie schody, patrzcie, się rozstawiają. No i oczywiście ten robot metalowy. Ale to już standard jest w tych sekwencjach tramwajowych. Wagen Baden. O, i kolejny rozdział mamy. I tutaj pewnie będziemy mieli dokładnie... Chociaż nie wiem, czy ta sekwencja tu była wcześniej. Jak ona podróżuje tym tramwajem. Chwilę popatrzmy może. No dobrze, kontynuujemy. O, łabędzie, czy to lecą, patrzcie, żurawie, nie wiem, bociany, łabędzie chyba. To czy łabędzie latają? Jeszcze dalej? Dalej. O, pod górę wjeżdża. Patrzcie, jaki fajny, sprytny sposób. Tylne koła są podnoszone po to, żeby zachować poziom. Ale motyw. No, tego jeszcze nie widziałem. Widzicie, jaka technika? No tak, no w sumie w góry jedziemy.
I... No i żeby tam się wspiąć, no to trzeba... Fajnie to zrobione. Chociaż jeżeli ten wagon ma swoją wagę, to może się w sumie też zsunąć. Muszą mieć koła dobrą przyczepność do tych szyn. Co metal o metal, no to nie wiem, nie jest chyba takie oczywiste. Ale może się mylę. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie w komentarzach. No. Patrzcie, jaka fajna zwrotnica. No, z górki na pazurki teraz. To teraz przednie koła muszą się wysunąć do góry, żeby poziom był zachowany. O, i wysunęły się. Tam przez chwilę są widoczne teraz, o. No. Dotrzyj do schroniska. Nowe notatki dodano. Czyli zobaczmy teraz, słuchajcie. Zaraz tu jeszcze coś jest. Spójrzmy może na to. I zaraz zobaczymy do dziennika, co nam dodano. Nie wygląda zachęcająco. Lepiej znajdę drogę. Schronisko musiało się cieszyć popularnością wśród urlopowiczów. Ucięli dialog. Nie wiem dlaczego. Plakat reklamowy, jazda na nartach. A tutaj? Sprawdźmy. Tutaj za bardzo obracać tym nie możemy. No dobra. Obejrzyj. Nie, no to już nic nie chcemy oglądać. Chcemy natomiast spojrzeć do dziennika, bo podobno jakieś nowe notatki nam doszły. Oskar tutaj. Droga pani Oliwio, z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że Kate Walker straciła automat, który nazywała Oskarem. Najprawdopodobniej doszło do tego podczas jej wizyty w antykwariacie Millera. Oskar. No tak, tak. A czekajcie, tam jeszcze dalsza była strona. Zobaczmy sobie, co dalej jest. Biorąc pod uwagę to, że panna Walker jest obecnie w żałobie po śmierci matki oraz współwięziarki, zaczyna się zastanawiać, czy jej ucieczka ze świętej pamięci panem Worlbergiem przed 3 laty nie sprowadziła na nią jakiejś klątwy. Moja teoria może się pani wydać mocno naciągana, ale kiedy myślę o Kate Walker, często przypominam sobie termin, który usłyszałem kiedyś podczas konferencji mojego ulubionego autora kryminału. Jedno słowo, hybris? Dobra, lecimy dalej, jeszcze tam coś jest. Opisuje ona arogancję i nieposkromioną pychę, przez które cały człowiek traci z oczu narzucone przez bogów ograniczenia, starając się uniknąć tragedii, sam ją na siebie sprowadza. Wszystko, co spotyka ostatnio Kate Walker, wydaje się takim właśnie okrutnym zrządzeniem losu, choć pozornie zerwała z przeszłością po wszystkich tych nieszczęściach, widmo jej dawnego życia musi ją teraz nękać ze zdwojoną siłą. Tak czy inaczej, panna Walker nadal niestrudzenie podąża tropem kobiety z obrazu, który znalazła w kopalni. Domyślam się, że ta nowa misja stanowi dla niej wyczekiwaną odskocznię od smutnej rzeczywistości. Herr Miller z antykwariatu powiedziała mi, że polecił jej się udać do schroniska Spitzbergel w górach w pobliżu Wagen. Zamierzam się tam wybrać przy najbliższej okazji. Kto wie, może kiedyś się zjawię, pana Walker nadal tam będzie. Aha. I to już jest koniec. No dobrze. Ale co by... Tam dalej już się przejść nie da, bo oczywiście ławka nas zagradza. Zobaczmy jeszcze ten plakat. Och, ładnie. Zermatt, nie wiem jak to się czyta.
Tu jeszcze zobaczmy, co jest, jakaś wspinaczka górska? Nie, podziękuję. No tak, my też podziękujemy za wspinanie się nikogo po górach. Nikogo tu nie ma, ale trudno się dziwić. Tu mamy jakieś wyjście. Czyli wyszliśmy z tej stacji. No dobrze. Nie wiem, tędy może chodźmy. W tak pięknych okolicznościach przyrody i tej, no, niepowtarzalnej. Skąd ten cytat? Piszcie w komentarzach! Z jakiego filmu to cytat? W tak pięknych okolicznościach przyrody i tej, no, niepowtarzalnej. Jest tak pięknie, spokojnie. No? Ale co tutaj robię? A no właśnie. Nieszczęścia chodzą trójkami. Najpierw mama, potem Katiusza, a teraz Oskar. Nie wierzę, że znów go straciłam. Jestem przeklęta, czy co? Ha. Na szczęście mam dziewczynę z obrazu. Dzięki niej nie tracę nadziei. Ale może się oszukuję. Dlaczego ja? Dlaczego nie Katiusza? Dlaczego musiała umrzeć? Jakby ten obraz mnie wybrał. To piękne miejsce. Ale nie wiem, czego tu szukam. Z jakiegoś powodu mam dobre przeczucia. Dlaczego jestem taka pewna, że to górskie schronisko ma jakiś związek z obrazem? Może jestem optymistką. Albo marzycielką. Muszę się sama przekonać. O. O, tutaj nam coś... Ta ścieżka powinna mnie zaprowadzić do schroniska. Aha. Czyli mamy dotrzeć do schroniska. No dobrze. Chodźmy ścieżką. O, tu mamy jakieś ten... drogowskazy. Zobaczmy. Herr Miller miał rację. Do schroniska jest kawałek. No ale dobrze, im szybciej wyruszę, tym szybciej dotrę. 7,5 kilometra. A tu na dole, co tam jest? To chyba ta stacja kolejowa. Kolejowa, tramwajowa. No dobrze, no to spróbujmy. Nie chciałbym czegoś tu po drodze ominąć, a mogą być tu jakieś, nie wiem, ciekawe roślinki? Nie wiem. Nie ma nic. Ale idziemy. Ale pięknie tutaj, patrzcie. Naciesz oczy widokiem, zanim wyruszysz w dalszą drogę. Ta ścieżka powinna mnie zaprowadzić do schroniska. No i potem mamy dotrzeć w dalszą drogę, tylko... A co my tu mamy? Popatrzeć? To będą pewnie jakieś ukryte... rzeczy. Ale nie bardzo... wiemy co. Chcę tutaj na coś nakierować, ale... O, tu coś mamy. Obejrzyjmy. Jak dla mnie trochę za blisko krawędzi. Lepiej poszukam bezpieczniejszego miejsca. Nie, no nie jest blisko. No co ty? Jak dla mnie trochę za blisko krawędzi. Lepiej poszukam bezpieczniejszego miejsca. No bez przesady. Chętnie bym tam wyjrzał, co jest dalej. Może tu? O, tu coś możemy sprawdzić. Sprawdźmy. Coś niesamowitego. No. Powinnam poszukać miejsca, skąd będzie jeszcze lepiej wszystko widać. O kurczę, patrzcie. Nie wiem, jak YouTube'a, czy tego nie zmasakruje widoku, ale powiem wam, że tutaj, no, wygląda to przepięknie, góry.
Ja ten film, słuchajcie, do 4K formatu będę oczywiście renderować, więc jeżeli macie taką możliwość, to spróbujcie sobie przełączyć tam w jakości właśnie na, w zasadzie rozdzielczości na 4K. Nacisz oczy już nam skreślili, czyli co, to już byłoby tyle? No, myślałem, że będzie więcej tych widoków, ale dobra. Tędy mogę przejść? Tutaj pod tym drzewem? Czy nie? Patrzcie. Nie, chyba tutaj już nic więcej nie zrobimy. Tylko tam możemy przejść wyżej. Myślałem, że się uda tędy jakoś schylić i po prostu przecisnąć, ale widzę, że chyba niekoniecznie. Lepiej uważać. Jest tu trochę za dużo przewróconych drzew i poluzowanych kamieni. No jest trochę. Tu jakaś sekwencja chyba filmowa już się nam zaczęła, tak zwana cutscenka. Co to do cholery było? Duchy, duchy, panie. O, zajączek. Zbadaj pomnik członków ruchu oporu, zanim wyruszysz w dalszą drogę, tak? Ta ścieżka powinna mnie zaprowadzić do schroniska. Tak. I tu jest właśnie ten pomnik, chyba. Zobaczmy. O, wodospad, patrzcie. Tu coś mamy. Wskazówki dotyczące wędrówek? Dzięki, ale chyba zaczynam sobie radzić. Mimo wszystko przeczytajmy. Planuj swoje wędrówki, informuj inne osoby o wybranych przez siebie trasach. Dostosowuj trasy do swoich umiejętności i warunków pogodowych. Zwracaj uwagę na pogodę i ostrzeżenia o lawinach, nawet w trakcie krótkich wycieczek. Miej odpowiedni ekwipunek, by móc pomóc sobie i innym. Wybieraj bezpieczne trasy. Naucz się rozpoznawać obszary zagrożone lawinami i niebezpiecznie oblodzone powierzchnie. Używaj mapy i kompasu. Zawsze wiedz, gdzie się znajdujesz. Nie wstydź się zawrócić. Zachowuj energię i szukaj schronienia, gdy osłabniesz lub się zmęczysz. Zawsze miej pewność, że zdołasz wrócić do najbliższego schronienia. Pozdrawiaj inne osoby. Jeśli chcesz to robić w miejscowym języku, mów Grüezi. W szwajcarskiej odmianie niemieckiego Guten Tag po niemiecku, bonjour po francusku lub buongiorno po włosku, w zależności od tego, w jakim regionie wędrujesz. No tak, uniwersalne wskazówki, dlatego je przeczytałem. Myślę, że będę miał zastosowanie nie tylko w grze. Fajnie. Dobrze. Czy coś tu jeszcze możemy z tej mapki, tutaj coś możemy obejrzeć? W górach żyją najróżniejsze dzikie zwierzęta. Dokładnie, dokładnie. Trzeba uważać, słuchajcie, zawsze w górach trzeba uważać, dlatego ja dla bezpieczeństwa, jeżeli mam gdzieś wyjeżdżać na urlop, na wakacje, to wybieram raczej morze niż góry. No dobrze, chodźmy dalej. Czy tu jeszcze możemy coś zwiedzić? Możemy, tu możemy spojrzeć. Więc spójrzmy. Przepiękny wodospad od razu. Widać to z daleka zresztą. Patrzcie, jak to ładnie, fajnie woda płynie. A jakie powietrze. Fajnie nawilżone. Czujecie to? O kurczę, chciałbym tam być. Pięknie gra zrobiona. Aha, czyli to ta sama sekwencja. Myślałem, że będziemy mieli jakiś taki opis tego wodospadu, co to jest, czy coś bardziej szczegółowego, ale okazuje się, że niekoniecznie. No cóż, to chyba musimy iść dalej. No bo co innego. O, tam kolejny wodospad, patrzcie.
tej myszką jeżdżę w poszukiwaniu, słuchajcie, jakichś kolejnych, ale widzę, że niekoniecznie. Skreśliło nam zbadaj pomnik, no ale dlaczego? Przecież wszystko żeśmy badali. No nie do końca to rozumiem, nie wiem, może coś nie zrobiłem po kolei, albo, no nie wiem. No cóż, w wyższych partiach gór, jak pewnie wszyscy wiecie, albo i nie wiecie, pada śnieg. Może nie zawsze, ale tu jak widać tak. Więc cóż możemy zrobić? Tutaj tak szoruję tą myszką po ekranie, żeby zobaczyć, czy coś nam... To był dopiero spacerek. No był, był. Żeby coś tutaj się nam nie okazało, że coś się pojawi, ale... Ale, o, wespnij się, czyli jednak... Teraz jeszcze drabina? No niestety, ale dobrze, że masz drabinę. No dobrze, do dzieła. Gdyby nie było... Przytrzymaj lewy przycisk myszy i poruszaj kursorem, aby przesunąć. Aha, czyli w ten sposób mamy się tu przemieszczać. Dobrze, że w ogóle jest ta drabina, bo przecież mogłoby jej nie być. A gdyby nie było? Na pewno jest jakaś inna droga. Gdyby nie było tej drabiny, to chyba by się ona tam nie wdrapała. O! Jest to chyba schronisko, powiem wam. A przynajmniej na takie coś wygląda, właśnie. Góry Wagen, schronisko Silber Spiegel. Nareszcie. Młyn wodny. Czy to jest młyn wodny? Ha, ładnie wygląda. No dobrze, no... jeszcze żeśmy nie dotarli. Ta ścieżka powinna mnie zaprowadzić do schroniska. Czyli nic, żadnych tu podpowiedzi więcej nie mamy. Tutaj widzę, jeszcze są... właśnie, o tu bym na to chciał... To chyba zapewnia prąd w schronisku. A, tak, tak. Dokładnie, dokładnie. Coś możemy jeszcze zrobić, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. Myślałem, że tam można wejść do tego generatora, ale chyba nie. Czekajcie, czekajcie, jeszcze może byśmy przed wejściem tutaj popatrzyli. Chciał chętnie jakoś zerknąć. Słuchajcie, na jakiej wysokości my jesteśmy? Żeby tam w dół się popatrzeć, ale widzę, że chyba nie dla psa kiełbasa. No dobra, wchodzimy. Dotarliśmy do schroniska. Tylko co dalej teraz? Tylko co dalej? Znam to miejsce. Tak? To na pewno to. To? Czyli co? A, z tego rysunku. Porównaj pejzaż na obrazie z widokiem, który masz przed sobą. A niby jak to mam zrobić? Aha, w ten sposób. Zobaczmy, czy znajdę coś, co pasuje do fragmentu obrazu. Niebo? No ta góra... To nie pasuje. Powinnam poszukać czegoś innego. Nie pasuje. Ściana skalna w kształcie serca. Nie, nie pasuje. Nie pasuje. O! Jest, pasuje. Zobaczmy, co więcej. To nie pasuje. Powinnam poszukać czegoś innego. Aha, tutaj coś mamy. Wzgórze. Dobrze, poszukajmy tego wzgórza. Gdzieś po lewej stronie pewnie będzie, tutaj. No tak. I tam na obrazie jest dużo skał, ale po
potrzebuje czegoś bardziej charakterystycznego. Aha. Nie, no niebo to chyba niekoniecznie dobry punkt. Niebo się zmienia. Tutaj coś? Nie, nie pasuje. Balustrada. Skały. Wydaje mi się, że te skały to jest to miejsce. To nie pasuje. Powinnam poszukać czegoś innego. Tutaj mamy coś? Aha, to już żeśmy... Dobrze, zejdźmy jeszcze tutaj i dokładnie przeczeszmy. Nie, nie pasuje. No nie, bo to na pewno nie pasuje. Ściana skalna w kształcie serca. No to żeśmy już porównali, ale tu nam się pojawia znowuż ta strzałka, więc... Ta ściana skalna to nie może być przypadek. No na pewno. Ale to mamy dopiero pierwszy z trzech. Musimy jeszcze dwa znaleźć. Lodowiec. I poniżej jest ten lodowiec, tak? Ten lodowiec, no to jeżeli to jest ta ściana skalna, no to tu gdzieś niżej powinien być ten lodowiec, no. To nie pasuje. Powinnam poszukać czegoś innego. Czekajcie, co nie powinnam porównać obraz z tym widokiem, żeby mieć pewność, że to tutaj. No to to wiemy. Się to zaświeciło, bo to jest to. To jest to niebo, to raczej niekoniecznie. O! Nie no, balustrada to już... Nie. Czyli jednak tu więcej nic nie zaznaczę. Musimy zejść tutaj. To nam się opisało. Nie, nie pasuje. Lodowiec nie pasuje, no dobrze. Skoro lodowiec nie pasuje... No to co tu my możemy więcej? Nie bardzo wiem, jak to... Wygląda podobnie, pewnie. Ale to mógłby być zbieg okoliczności. Potrzebuję lepszych wskazówek. No, czyli lodowiec, nie lodowiec. Powinnam porównać obraz z tym widokiem, żeby mieć pewność, że... Dalej mamy jeden z trzech. Lodowiec nam zniknął. Balustrada nie. Skały? To jest niebo, to nie... To nie jest wystarczająco charakterystyczne, żeby wysnuć no jakiś właśnie. Wniosek. Dalej mamy tylko jeden z trzech. Strome szczyty, o patrzcie. Strome szczyty. Czyli to będzie to chyba pewnie, tak? Boję się, żeby to nam po kliknięciu nie pokazało, że to jest niebo. Te strome szczyty wyglądają dokładnie tak samo. Aha, czyli mamy już drugi punkt, dobrze. Brakuje nam jeszcze jednego. No tu więcej nam się nic nie zaświeca. No balustrada to nie.
właśnie tego szukałam. Balustrady żeśmy szukali. Aha, no dobrze. Skoro balustrada... Wow, prawie się nie zmieniło. O? Zapiera dech, prawda, Fräulein? Cudowne. Mówimy na to Silberspiegel. Nasza miejscowa chluba. Zdaje się, że niewiele się tu zmieniło od 60 lat. Coś się stało, proszę pani? Nie. Tylko, że... Trudno większe podobieństwo między panią i tą osobą. Więc... Musi ją pani znać, prawda? Nie zaprzeczam, ale to było bardzo dawno temu. Właściwie to jestem tu ze względu na nią. Bardzo bym chciała się dowiedzieć, kim jest, albo była. To jest dla mnie naprawdę ważne. Z jakiego powodu, Fräulein? Może to wybierzmy? Bo niedawno straciłam wszystko. W tym bardzo bliskie mi osoby. Pewnie wie pani, jak to jest, prawda? Ale dzięki tej dziewczynie z obrazu nie poddałam się. Mhm. To pewnie dziwne, ale czuję, jakby coś mnie wzywało. Rozumiem. A jak się pani nazywa? O, Walker. Kate Walker. Jestem Leni. Leni Renner. Bardzo mi miło, frau Leni. Demoiselle, moja droga. Przez moje nogi zawsze spóźniałam się do kościoła. O, demoiselle Leni. Cóż, Fräulein Walker, 1937? Ach, to było przed wojną, kiedy jeszcze mogłam pędzić niczym wiatr fen. Mój ojciec był wówczas kierownikiem. Był wtedy letni wieczór, kiedy zaczęła się historia związana z tym obrazem. Pamiętam wszystko, jakby się wydarzyło wczoraj. W schronisku przebywała grupa naukowców. Szykowali się do ekspedycji, do odległego miejsca na wschodzie. Szkolił ich miejscowy alpinista, który miał ich poprowadzić. Nazywał się Leon Kobatis. Ach, nie dość, że był przystojny jak grecki bóg, to jeszcze był mistrzem olimpijskim. Panie go uwielbiały i był wobec mnie taki miły. Mrugał do mnie i uśmiechał się, gdy mu podawałam piwo. Dziękuję, demoiselle Leni, mówił. I to po francusku? Dzięki niemu czułam się jak prawdziwa dama. Ale frau Junta zawsze mnie przeganiała. Frau Junta? Miała 20 kilka lat, ale dla mnie była oczywiście stara i wstrętna. Nie podobało mi się, jak z tą swoją kamerą dyrygowała moim Leonem. W schronisku był gwar, wszyscy się bawili, a naukowcy jak zwykle dyskutowali o swoich sprawach. To była wesoła grupka, pomimo różnic. Choć był jeden wyjątek. Nazywał się Frank Hoss, trzymał się na osobności. Ale nawet ja, pomimo mojego młodego wieku, widziałam, że był chytry jak diabli. Ale co z dziewczyną z obrazu? Cóż, też tam była tego wieczoru. Pracowała u nas latem. Nazywała się Dana. Dana Rose. Była śliczna jak obrazek, a przy tym dobrze wychowana. Nawet ojciec był wobec niej przemiły. Zanieś naukowcom napoje, a potem się mi zamówienia, a przy okazji zajrzyj coś do pieca. Tak, Herr Gustav. Przyda się coś jeszcze, Dana? To twój pierwszy pracowity wieczór, więc daj znać, gdybyś czegoś potrzebowała. Dobrze, skarbie? No poradzę sobie. Dziękuję, Herr Gustav, ale wszystko wydaje się jasne. Dam sobie radę. Bardzo dobrze. No to do dzieła, skarbie. Uśmiechaj się, a sami będą ci przynosić tace z kuflami. To
Czyli teraz sterujemy... Muszę zanieść te napoje naukowcom. Czyli teraz, słuchajcie, sterujemy tą bohaterką z przeszłości. Spice plus Birne i Nebel. To są zamówienia alpinistów. Dobra, wstecz. To chyba nie on, ale sprawdźmy. Co tu mogę więcej zrobić? Nie, no nie mam tu iść, więc róbmy wstecz. Nie wiem, jak z tego wyjść. Chyba tędy jakoś... Nie, tam to było na zewnątrz ci chyba naukowcy. Czy to są ci, którzy siedzą tu w środku? Dobrze, Leon, pokaż mi swoją energię, swoją młodość. Nie, to tam chyba co się dzieli. Ma w sobie więcej życia. Porozmawiajmy może z nimi. Nie wiem, czy z tą tacą my tak możemy chodzić. Faktycznie, jak gdyby kopia naszej bohaterki. On pozuje do zdjęć. Nie, ona go filmuje. Nie chcę im przeszkadzać. Ta Frau Junta nie była wcześniej zbyt miła dla Leni. No musimy obsłużyć gości, słuchajcie. Lepiej im nie przeszkadzać. Nie chcę znowu dostać bury. Nie, nie chcemy schodzić, co ja kliknąłem. Nie. Tutaj. O, właśnie. Tutaj. No tu, porozmawiaj. Dlaczego ona tu nie chce podejść? Nie, no nie rozumiem tego, czego ona tutaj nie... Tutaj podejdź. Powinnam przejść na drugą stronę lady. Te napoje same się nie podadzą. Na drugą stronę lady, powiadasz? Nie podać do stolika przypadkiem. Powinnam przejść na drugą stronę lady. Te napoje same się nie podadzą. Myślałam, że już mamy te napoje nalane i po prostu musimy... Dobrze, przejdźmy tędy w takim razie. Pyk. No i teraz gdzie? A, tu trzeba nalać jeszcze, dobra. Co tam było? Dobra, czyli to, podaj piwo, spice, dobrze. O, napełniamy. Dobrze. Drugie to będzie obejrzeć. Czyli to jest szpic. Tak, to jest szpic. Dobra. Czyli szpic plus Birne. Dobra. Birne. No Przecież musi być szpic plus Birne. O co chodzi? Dwa razy Nebel. Tu jest Nebel? Tak. Zgodnie z zamówieniem nie powinnam tu dolewać piwa Nebel. No... To wziąć drugi kufel? Czekajcie. Jak zmienić kufel? Nie wiem. No bo już ten jeden żeśmy nalali, drugi... Nie.
Ruszaj kamerą. Birne, No birne. Aha, to trzeba otworzyć. Pyk. Dobra. Którego nie ma. Skończyło się. Zmienię baryłkę. Tu jest Nebel. Jak tu baryłkę się zmienia? No kurczę. I skąd ja mam świeżą wziąć tą baryłkę? Tam jakaś baryłka jest. No i gotowe. Zaniosę napoje tym panom. Oczywiście, że tak. Nie tędy. Tędy. Tam? Dlaczego ona tędy chce iść, skoro ja chcę im podać? Nie rozumiem tego. Gdzie ona chce iść? Już ja tym ludziom chcę to podać. Jak mam im podać? Nie, musimy pójść wyżej, przecież ci mówię. Ale posłuchaj, to mało prawdopodobne, żeby naczelne zdołały choćby przetrwać tak wysoko. Nie mówiąc już o... O czymś więcej? Wtedy nie trzeba byłoby ich szukać. Raczej celowo przeniosły się wyżej. A schodzą, by polować na zwierzęta. Patrzcie. Panowie, napoje. A, wybornie, dzięki. Horst, przydaj się do czegoś, podaj je dalej. Pierwszy dzień, tak? Więc czas na życzenie. Zgoda, dobrze. Chciałabym się dowiedzieć, co pokazują te mapy. To życzenie mogę spełnić. Pokazują wszystkie miejsca, które chcemy zwiedzić w trakcie ekspedycji. No i tutaj możemy się rozejrzeć, tak? A co widać na tej, jeśli mogę zapytać? To jest Baltajar. Region w odległym zakątku gór w północnych Chinach. Za kilka tygodni zaprowadzę tam mój zespół. A jaki jest cel ekspedycji? Proszę tego nie rozgłaszać, ale jej kryptonim to początek. A jeśli się nie mylę, to prawdopodobnie zmieni ona nasze postrzeganie ludzkości. Czy tu coś więcej możemy zrobić? Sprzęt. Nie zachwycają się tu panowie samym widokiem. O nie, Fräulein, tu zależy nam tylko na piwie, no i uśmiechu. A tam stoi nasz trener. Ma przygotować to wychudzone towarzystwo do wielkiej wspinaczki w Baltajarze. Czyli ten gość, który się tam filmował. Czy coś tu jeszcze możemy kliknąć? O? A panowie czym się zajmują? Tak, przedstawię moich wspaniałych towarzyszy. Horst Sauer, znakomity antropolog, ale straszny, choć szlachetny wrzut na dużym palcu. Rudolf Jäger, wybitny etnolog. Wreszcie wspaniały Albert Bauer. Paleontolog. A pan? Reinhard Berger, biolog. Jak powiedział Herr Berger, jesteśmy tu, by się szkolić do wyprawy początek. W zamian za fundusze na nasze projekty, którymi sami się zajmujemy. No i z miłości do nauki, co, Horst? A, tak, oczywiście, Herr Berger. Przecież inaczej na pewno nie byłoby nas tutaj. A panienka czym się zajmuje?
O, jestem Dana. Pracuję tu w trakcie wakacji. To wszystko. Ale ciekawi mnie, jaki cel przyświeca tej ekspedycji Początek. Chyba, że jest to ściśle tajne. Powiem tak, Fräulein Dana. Jeśli kiedy odkryjemy to, czego szukamy, bez wątpienia zapamięta panienka tę rozmowę jako swój powód do sławy. Będzie panienka mówić wnukom o obsługiwaniu zespołu Początku. Zespołu, który odkrył nic innego, tylko brakujące ogniwo wyższej rasy ludzi. Australopithecus habilis, bezpośredniego przodka Homo sapiens, albo, mówiąc potocznie, Yeti, człowieka śniegu. O, rozumiem. Wyjaśniła się nazwa Początek. Cokolwiek znajdziemy, jakkolwiek to nazwiemy, odbije się to szerokim echem w świecie antropologii. Może zrozumiemy, jak człowiek współczesny wyewoluował od Australopiteka, a potem jak stał się... Znów zaczyna. Jak zacznie mówić o antropologii, to jest jak koń w galopie. Nie wiem, czy Fräulein Dana chce, żebyś dręczył ją swoimi wyjaśnieniami, Horst. To naprawdę bardzo ciekawe, ale mnie akurat bardziej interesuje sztuka. Głównie muzyka. Dobrze, panowie, wypijmy za brązowy cień. Za tego hojnego sponsora ekspedycji, która z pewnością zrewolucjonizuje nasze rozumienie ludzkości. O, a więc panowie postanowili zbratać się nieco z personelem. Znosimy toast za hojnego sponsora, Herr Hoss. A czy mogę przypomnieć, że ta misja, finansowana przez moją partię, jest ściśle tajna? Wie pan, co to znaczy, doktorze Berger? Tak, Herr Hoss. To znaczy, panowie, że pod żadnym pozorem nie można zdradzać jakichkolwiek szczegółów naszej działalności komuś spoza naszego kręgu. Nie mówiąc o pierwszej, lepszej kelnerce, która zatrzepocze rzęsa. Fräulein, jak tylko tutaj skończysz, powinnaś wrócić do swoich obowiązków. No. Co za gbur. To jedna z niedogodności współpracy z bardzo upolitycznionym prywatnym sponsorem. Ale Hoss robi tylko to, co musi. A jak sądzę, czasem w życiu trzeba pójść na pewien kompromis, by osiągnąć to, czego się pragnie. No, nie przejmuj się tym, Fräulein. Tym się rządzi nauka. W istocie tym się rządzi cały świat. Tym się rządzi świat, Herr Berger? Naprawdę muszę panu wyjaśniać, co członkowie brązowego cienia robią wageranom, takim jak ja? Oni rozbijają okna. Napadają na niewinnych ludzi zupełnie bez powodu. To faszyści i przestępcy, Herr Berger. Czy pan naprawdę nie wstydzi się współpracować z takimi tyranami? Lepiej uważać z wyrażaniem tak daleko idących oskarżeń, Fräulein. Zawsze będą nadgorliwi członkowie w każdej partii. To się nie zmienia. A ponadto, my nie jesteśmy politykami. Naszym zadaniem nie jest ocalenie ludzkości. Naszym celem jest wyjaśnienie, jak powstała. O, gdyby naukowcy mieli wstrzymywać postęp na każdym politycznym zakręcie, to ludzkość nigdy nie wyewoluowałaby od czasów Homo erectus. Dana! Dana, rozwa! To nie francuski salon, skarbie. Tak, Gustaw. Lepiej pójdę. Dziękuję, panowie. No tak. Dobrze, w takim razie w tym momencie zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję za obejrzenie do końca. Zachęcam do łapkowania, lajkowania, czy jak tam zwał, oraz oczywiście komentowania i subskrybowania, jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!